Witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki, a dziś znajdujemy się ponownie w Assassin's Creed Valhalla. W tym momencie na mapie jesteśmy w tym miejscu, do którego obiecałem wam, że pójdziemy jeszcze przed kontynuacją misji głównej, dlatego że ono się jakby poniekąd trafia nam tutaj mimochodem. I mamy tutaj jakiegoś zwierza i coś czuję, że to będzie ten biały byk. I będzie trzeba tutaj walczyć z minibossem. Przepraszam, to jest locha bitewna Elfreda, okej. Okay. Uła. Nie wiem, jakim cudem trafiłem akurat w ten punkt. O, drugi raz. No proszę. Dobra, jeszcze trzeci. Oj, nie. Prawie. Dobra, to nie będzie ciężki przeciwnik z tego, co widzę. Chociaż levelem podobno mamy... Podobno level ma podobny do nas. Ojoj, ale skończyły mi się strzały. Czy są gdzieś tutaj strzały? Nie wiem. Widzę, że byczki jednakże pozostałe są nieco problematyczne, jakbyśmy chcieli atakować. Dobra. Ja nie prośbą to prośbą, ale... Wiecie, co jest najgorsze? Że te pozostałe byczki też mi tutaj będą przeszkadzały, jak się zacznę nimi tłuc. Więc trzeba byłoby je potruć, mam takie wrażenie. To przynajmniej dobrze by było, żeby one się nam też tutaj... Powoli kończyły. Nie są to coś, jakoś wybitnie ciężcy przeciwnicy, jak widać. Powiedziałbym co więcej, że na dobrą sprawę to oni są bardzo, bardzo prości, bo oni praktycznie nie robią obrażeń. Ich animacje w ogóle praktycznie nie trafiają w nas. Tam jak dostanę troszeczkę, to jest naprawdę śmieszna ilość obrażeń. Więc proszę was. Dobra. Tutaj już kolejne byczki leżą. Został ten jeden. Co prawda nie muszę go zabijać, ale chcę. Dlatego, że po prostu do samego wyczyszczenia sobie tej lokacji. W ogóle to wszystko wygląda jakby tutaj był pomór krów, jak się to nazywało. Była taka jedna sytuacja w historii. Nie pamiętam teraz, jak się to nazywało. Ta choroba. Nie przypomnę sobie, wybaczcie mi teraz. Nie przypomnę sobie tej nazwy tej choroby. Ja szukam cały czas kurczę strzał, bo chciałbym jednak tego byczka, tę lochę bitewną, chciałbym troszkę łatwiej ubić. Widzę, że co najgorsze, jeśli już ktoś ma na sobie truciznę, to trzeba mu ją na nowo wkładać, a dopiero jak mu ta pierwsza zejdzie. Okej. Okay. Zobaczcie nasze HP, tak? Jakby nawet wybitnie mnie tamci nie poranili. Znowu mamy, pełne HP, tak? No. Muszę przyznać, że średnio dobrze im to idzie. Czekajcie, sprawdzę, czy nie ma gdzieś tutaj strzału, bo wydaje mi się, że powinny być. Czymkolwiek, jakieś takie... Na boku, nie. Tutaj uciekający, nie. Dobra, nic, dobra. Lecimy w takim razie z tą krową. Trudno. Tak mówi się, zdarza się i cóż. Dlaczego to jest locha bitewna? Przecież to jest ewidentnie byk. Chyba, że ja nie znam się na zwierzętach wystarczająco, ale to jest możliwe. A ja bym powiedział, że tutaj widać, że to jest byk, ale nie wiem, może zaraz się przekonamy, jak już ten zwierz padnie, że się myliłem. Ja tutaj ewidentnie widzę, że coś zwisa pomiędzy nóg i cóż. Ale dobra, nieważne. Ja się tylko ośmieszam już teraz bardziej. Nie wiem, czy widzieliście te animacje, to było piękne. Absolutne złoto. W ogóle wydaje mi się, że nie ma sensu jej tłuc tymi toporami, albo jego. I świetnie, nie zobaczę tego teraz, co? No oczywiście. Nie dość, że trucizna, to jeszcze i tak nic nie widać, by się tak wyłożył ten zwierz. No nic, a jest byk Alfreda. Ale to dlaczego była locha bitewna? Wydaje mi się, że locha to było słowem zarezerwowanym dla żeńskich jednostek. Znaczy nie krów, tylko... Nie, dobrze mówię, krów. Taki troszkę derb z mojej strony. Dobra, więc to zrobimy tak, że jak teraz myślę o rozwoju, jak to robić, żeby to miało ręce i nogi. Będę po prostu rozwijał, wiecie, drzewko po drzewku, wypełniał je. Jak wypełnię wszystkie z jednej strony, właśnie tutaj w sumie mogłem to zrobić. Jak wypełnię wszystkie z jednej strony, to przeniosę się dalej do kolejnego drzewka. Jakoś tak będziemy migrowali z tego i do kolejnego.
bo inaczej to nie ma sensu. Nie, jakby cały czas zostaję przy tym, że moją preferencją jest zrobienie drzewka żółtego i niebieskiego jako pierwszych, dopiero potem czerwonego. Wydaje mi się, że i tak statystycznie każdym z tych drzewek jest troszkę więcej jednak umiejętności, bonusów nastawionych na konkretne... rozmowy są. Na konkretny styl walki, tak? Na przykład. Tutaj jest w środku... O, chyba mamy też tutaj w środku misję od razu, więc nawet nie zbiorę tegoż przedmiotu. Ale to dobrze. Niech tak też będzie. Tam kolejny jest za 190 metrów, ale dobra, najpierw pójdźmy do misji głównej, moi drodzy. Bo to nas chyba troszkę bardziej interesuje. Opsa. Cóż tutaj jest? Jacyś wikingowie. Eivor, you giant steaming bowl of elk piss. King Oswald sends his regards. Brother. Or is it the other way around? It's... good to see you, Eivor. Oh, stop mewing like a heartsick kitten. He's been moping since the wedding. There will be time later to reminisce. Are you madmen ready to spill some blood? After that bastard Red, some nice soft Saxons will make easy meat for my blade. Szczerze, już prawie zapomniałem, kim są te osoby przez ten czas cały. Znaczy kojarzę, że oni byli, ale no, Brody i Brother, tak? Oj, to są ci dwaj goście z Londynu. Nie to chciałem zrobić, przepraszam. Eivor, my second favorite Norse. Must we always drift together on such violent tides? That is the way of things. Yet the meeting of friends is a glimmer of light in these dark days. Ever the optimist, though. It's good to see you both. I brought no pleasant words, only my blade. Let's see which proves more useful. Właśnie, czyli przy niektórych, jeśli zrobiliśmy niektóre inne hrabstwa, na przykład Lunden zrobiliśmy przed Wessexem, teraz ci z Sussexem, to teraz ci z Lundenem nam pomagają tutaj. Bardzo fajna mała rzecz, fajny drobiazg. Chociaż zobaczymy, jak będą rzeczywiście przydatni, ale... Mamy Kudruma. As are we all, boy. We marched hard to get here. Still, let's not disappoint me again. You hear? My Jarl, I'm sorry. Dosyć. You must be Eivor. Nie wiem, czy chciałbym, żeby to był władca tej krainy. They say you're something. We'll see. Nie przepadam już za tym gościem, muszę przyznać. Znaczy ja wiem, że pewnie musimy podejść do tego dyplomatycznie, ale nie przepadam za tym gościem. Skaldowie nie kłamią. I am Eivor of the Raven Clan. I have carved the furrow through this teeming land, and the Skalds sing loud of my deeds. Those who boast have something to prove. The great have no need for it. Eivor hopes to rescue Sigurd from the madwoman Fulke, now ensconced in Porchester Fortress. Akurat nie spodziewam się takiej odpowiedzi ze strony Eivora. Porchester must fall. An alliance here serves us both. You promised a great army, but you couldn't breach a Kron's garden with what you have assembled here. This is not the sum of my forces. Where are the rest? Your allies are on their way. We must be patient. We cannot wait for them. We march as soon as we're able. With these numbers, are you keen to see Valhalla today? I will not sit on my heels while Sigurd rots in that she-dog's care. We might muster for an attack in the woods east of Porchester. But there are scouts between there and here. Scouts I can manage. Point me at them and I will blind Fulke's eyes. One walks the road between Brigsworth and Chichester. Another on the riverbank north of Crowley. A third keeps watch on the hills south of Croendene. But I warn you, these are all we know of. There may be more. A risk we must take. I will find the scouts. You move the men into position near Porchester. That is a rash gamble, Ravenfeeder. If we are spotted, we will be vulnerable. If you want victory, come now or not at all. Every hour we waste could be Sigurd's last. You had better be all they promised. Okej, powiedzieli, jak się jeszcze to jedno miasto. To jest Chichester. Będę pamiętał, albo przynajmniej spróbuję.
Dobra, możemy zgładzić trzech tamtych gości. Tutaj możemy jeszcze z nimi pogadać, ale nie wiem, czy oni rzeczywiście do czegoś nas doprowadzą sensownego. Oni sobie po prostu rozmawiają, dobra. A ja bym chciał wejść na górę. Muszę przyznać, że tego gościa nie lubię, tej, który będzie... chce być władcą tej krainy. Ja jakoś nie przepadam za nim po prostu ze względu na jego nastawienie i jego podejście do tych swoich ludzi. Ja rozumiem nerwy nerwami, ale... Wydaje mi się, że on będzie bardziej tyranem niż władcą. Rixogur, strona 10. Rozdział 10, Lśniący strumień. Po śmierci króla Riga, władcy Goldnes, jego ciało wyruszyło do domu wołgą przez Ruś w pełnym niebezpieczeństw podróż. Solvig odpierała ataki różnych plemion, walcząc o przewiezienie ciała jej męża w rodzinne strony. Riga zaniesiono nad Lśniący strumień, gdzie kiedyś kazał za złoto wymalować pomnik Odyna i krzyż. Na złoto, przepraszam. Malować pomnik Odyna i krzyż. Jego ciało pochowano pod korytem strumienia z toporem i krzyżem w dłoniach. Nieopodal umieszczono kamień, na którym runami wyryto jego wiele imion. Po śmierci Ryk zyskał nowe imię, strażnik lśnienia rzek, których nie widzą oczy. Jeśli położysz się w rzece i pozwolisz nurtowi obmyć swą skórę, w blasku słońca możesz usłyszeć jego pieśń. Jeśli strumień zalśni ku twojej pomyślności, Ryk obdaruje cię szczęściem. Jest czaszką pod wodą, jest skaldem zaginionych rzek. Jego pieśń jest prosta, a Bragi zazdrości mu jej melodii. Mówi się, że Rig pewnego dnia powróci jako fala z kośćmi wypełnionymi miodem. Czemu z kośćmi, a nie z rogami? Dobra, nieważne. Ale dopiero wtedy, gdy drzewo życia zgnie, a grzmiące fale roztrzaskają je na drobne drzazgi. Niektórzy skaldowie mówią o drzazgach Yggdrasila, odnosząc się do Riga, tego, który był potężny, lecz został zapomniany, tego, który przeżył Walkirię, tego, który obalił wiele tronów. Ja wiem, że ktoś go oszukał i że głosy, które słyszał w swojej głowie, istniały naprawdę. Te starożytne nici poplątane i powiązane aż do chwili, w której komuś ponownie uda się naprawić ten świat. To starożytne nici, tam było napisane. Okej, okay, jakby... fajna historyjka, tylko jak zwykle oczywiście moje umiejętności czytania poszły się walić standardowo przy czytaniu czegokolwiek tego typu. 40 metrów od nas jest jakaś rzecz. Coś czuję, że to będzie niestety tatuaż i będziemy znowu go męczyli się, żeby go zdobyć. Żebym miał rację? Raczej nie inaczej. To chwileczkę, podejdźmy jednak do tego od strony... Hej, będzie nam po prostu wygodniej. Zauważyłem, że to będzie tatuaż właśnie głównie po tym, iż tutaj jest dosyć widocznie zaznaczona ścieżka, po której będziemy biegali i to będą te dachy okoliczne. Właśnie. Pyk. No i dokładnie po tych wszystkich belkach. To jest wyjątkowo bardzo, bardzo obvious, bardzo widoczna ścieżka. Porównajmy myślę do innych, chociaż może się mylę. No, nie... Eivor, naprawdę? Naprawdę? Czy ty sobie ze mnie żartujesz? Zobaczmy tylko, czy to jeszcze leci, czy to już się poddało po tym, jak spadłem na ziemię. Chyba muszę się wrócić w tym momencie znowu. Nie lubię tatuaży i nie lubię ich zbierania. I to są, tak jak mówiłem, jedyne znaczki, które mnie jakoś tak bardzo irytują. Bo ten parkour, po poprzednim zresztą odcinku już wam mówiłem, że ten parkour jakoś średnio mi odpowiada. A widzę, że się to nie pojawia nadal. O, już wróciła karteczka. Jeszcze raz w takim razie spróbujmy. W poprzednim odcinku jestem nadal jakby troszkę zirytowany tym, co się przy tym parkurze dzieje, ale wydaje mi się, że to była też frustracja troszeczkę, to moje zachowanie. Frustracja spowodowana tym, co się po prostu działo i przy jednym gameplayu, i przy drugim, kiedy nagrywałem i no widzicie, tak się czasem zdarza, tak? Dobrze. Gońmy za tym. Kawał nam drogi odleciała ta kartka. O, ja pierdzielę, ona tam dalej leci w lewo. Ja myślę, że ona się już tutaj gdzieś zatrzyma. Zobaczmy. To tak średnio się Eivor tutaj wrócił. Ale czy damy radę zebrać? Tak jest, na szczęście. Myślę, że mi ucieknie. Ten tatuaż, bo on był w takim troszeczkę miejscu, że no średnio muszę przyznać
Średnio muszę przyznać, że z odległością względem niego staliśmy i myślałem, że mi zdąży właśnie uciec. Ją zrespić na nowo. Znak Auki albo Oki, nie mam pojęcia jak to czytać. Ale, moi drodzy, bo widziałem jak to na mapie się rozkłada. Myślę, że najpierw pójdziemy jednego z tych zwiadowców zabić. Tego, który jest 200 metrów od nas. Później odbijemy w lewo do tajemnicy. I potem znowu jeszcze bardziej w lewo do kolejnego. Co tutaj się dzieje? Aha, bo ja już jestem chyba na terenie tego zwiadowcy, tak? Tak jest. Teraz muszę go po prostu znaleźć. To jest troszkę śmieszne, że niby ej, tej... O, proszę, tutaj się biją, ale to jeszcze nie jest nasz zwiadowca. To jest troszkę śmieszne, że tutaj niby, prawda, nam to znika z tej mapy głównej góry i że niby ej, weź poszukaj... O Jezus, dopiero ej, zobaczcie to. A i patrzcie, tutaj będzie skarb, to będzie można od razu sobie, co to ja sobie od razu wrzucę znacznik tutaj. Bo pamiętam, że tutaj był skarb na jednej z map. Nie widziałem tego w ogóle, muszę wam przyznać. O tyle, ile wąż był dosyć oczywisty tutaj, tak ten, cokolwiek to jest, ale to... Dobra, lol troszeczkę. Tak zaraz się okaże, że to są znaki kosmitów czy coś i tutaj to wrzucili. Niemniej, chodzi mi o to, że wszystko tutaj z mapy głównej u góry zniknęło, a... Właśnie, a... O, proszę bardzo, tutaj jest ich więcej. Aż trzech przynajmniej widzę. Death is close. Did someone find the scout before me? A to by wychodziło. Pomimo, że nam to zniknęło z głównej mapy, tak... Aha, to nasze wilki, kochane. O, ja nie mam strzał. No tak, zapomniałem o tym, że przecież nie zebrałem żadnych dodatkowych. Myślałem, że to są kolejni zwiadowcy jego, a tutaj się okazuje, że to nie była grupa, tylko po prostu... Znaczy, to nie była grupa zwiadowców, a wilków. Coś jeszcze chciałem dodać. Znika nam to z mapy tej naszej poglądowej u góry, ale zostaje na mapie głównej. To jest takie trochę średnie, ale z drugiej strony no pomaga, żeby nie bawić się w... Nie trzeba się bawić w takie nadmierne szukanie całego, przeszukiwanie całego obszaru 200-metrowego czy coś. Chociaż z drugiej strony, czy to by nie było lepsze? Ciężko mi powiedzieć. Tutaj można zostawić pułapkę najwyżej. Jest coś, czego nie zebrałem z tego... tych wszystkich rzeczy. Na pewno strzały przydadzą się. Szczególnie, że ja sam ich na razie nie mam zbyt wielu. Właśnie, mój drogi koniku. Właśnie, jeszcze jedną rzecz chciałbym sprawdzić. Tak, pozwólcie, że tylko... czysto teoretycznie chciałbym zobaczyć, czy jest ktoś może... Kto jest Lincoln? Czy ktoś jest może tutaj? Gloucester? Hamptonshire? Essex, jest. Obóz Tallinn, Meldun, wschodnie wybrzeże Essex. Okej. Okay. To jeszcze jest coś, co nam zostało do zbadania, bo jeszcze w tym miejscu nie byliśmy. Czy coś tutaj może? Nie, dobra, tutaj na razie nie mamy większej ilości informacji. Jorvik. Tak, tutaj te trzy osoby były w Jorviku, a ta osoba była w Lincolnshire. I to jest jedyne, co wiemy. Dobra, czyli mamy jedną osobę, która znajduje się tutaj na południu. Czy... Wschodnie wybrzeże Essexu. Przepraszam, to jest Sussex, tak? Tak, to jest Sussex. To jest Kent. Chwileczkę, a gdzie jest Essex w takim razie? A, tu jest Essex. Pomyliłem sobie krainy, wybaczcie, właśnie. To jest mój problem, że ja nigdy nie pamiętam, jak się nazywają hrabstwa i zawsze mylę Essex z Wessexem i tak dalej. Essex jest tutaj, Sussex jest tutaj. I co zabawne, to jest Sussex jest łącznie z Wessexem tej liczony. Okej. Okay. Ja już wiem, jak bardzo mnie hejcicie w tym momencie za moją wymowę. Prawdopodobnie tragiczna jest, jeśli chodzi o dokładność tych... dokładność akcentowania. Ale ja tak szukam. Patrzę, czy gdzieś to jest ten skarb. I na razie nic nie widzę. Zobaczmy to w jakimś punku. Bo skoro już tutaj jesteśmy i widać, to jest takie dosyć obwy z miejscem, to czemu by na to nie rzucić okiem. To jest Rixogur, ok, ale to nie to mnie interesowało.
Będzie w takim razie chyba niżej te wszystkie mapy skarbów, tak jest. Susex, no właśnie. On jest po prawej na piersi jakby. Znaczy na piersi po prawej stronie jakby według mapy, tak? Czyli troszeczkę bardziej w prawo muszę odbić tutaj gdzieś. Może przy moim koniu. A, patrzcie, jest tutaj. Nie do końca na piersi. Ale znalazło się. Mieszek ze srebrem? A, projekt po prostu tatuażu kolejny. Okej, no spoko, jakby w porządku, akceptuję to, ale no... Nie, zazwyczaj te skarby nie są jakieś wybitne. O, i znowu mamy grzybki. Oho, zaczyna się. Zaczyna się. Dybki, grzybki. Zjada mu humora. I zacznie niezła... Fazy pora. Pokonaj wroga, okej. Lucynogenne wyzwanie. Ojoj, możesz się zrobić nieciekawie. Okej, co? Ja bym sobie wrzucił uciznę. Ciekawe, czy ona nie zadziała. Nie powinna, no właśnie, nie powinna. Miałem rację. O, jotunowie. Trzeba... O nie, patrzcie, jednak zadziałała. Ciekawe. Ciekawe, naprawdę to zadziałało. Okej, okay, to wszystko będą jotunowie na to wychodzi. Żaglici nie za bardzo skupiają się na tym, żeby ich tłuc. W jakiś wybitny sposób. Jeśli chodzi o taktykę, po prostu naparzam i unikam co jakiś czas. Wiele? O. No mam, że pierwszy raz mieliśmy chyba taką... Mam wrażenie. Oczywiście mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to jest pierwszy raz, jak mieliśmy taką fazę grzybkową właśnie. Ja podleczę się, bo te pół hapeczków to mnie boli. Tym bardziej, że mamy 4 prowiantu aż. A jeszcze możemy go rozwinąć, tylko muszę oczywiście zdobyć wystarczającą ilość surowców. Patrzę, czy coś jest jeszcze nierozwiniętego. Nie, teraz już tylko zbieramy na kołczan i na prowiant. Na dobrą sprawę. Dodatkowa runa. Tutaj ten projekt tatuażu. Dobra, to wszystko. I możemy rozwinąć umiejętność, tak jak powiedziałem. Położę ten jeden punkt teraz tutaj, bo to jest droga kruka. To mi się akurat całkiem opłaca. I trafienia w głowę. Ja wiem, że teoretycznie nie muszę wcalić w młoty, ani w lekkie ataki, ani nic tego typu, ale... Mówię, ja już teraz rozwijam te postać tak, żeby po prostu rozwijać, bo... To jest tylko ładowanie punktów dodatkowych i nie chcę mi się tego minmaxować, bo i tak jesteśmy strasznie OP. I tak jeszcze jest masa miejsc, w które pójdziemy za wysokim poziomem i tak tam jeszcze wbijemy tonę expa, więc... No, robiąc tego na 100% na dobrą sprawę i tak... Nie damy rady być za słabi w pewnym momencie, tak? Musiałbym naprawdę zraszować ten wątek główny, musiałbym, nie wiem, lecieć od razu już do tego... Hamptonshire? Hamptonshire, tak. Bo to jest jedyny taki naprawdę mocny aktualnie, jedyny wymagający w tym momencie dla nas obszar. O! Dzień dobry, panie Goliacie, jacyś bandyci. Ciekawe, że akurat się znaleźli tutaj przy... A, pięknie trafiony. Że znaleźli się zaraz przy Knittingu. A to im wiele nie pomoże. Na krzyż na ciało. No właśnie, zapominaj jej może krzyczeć na ciało martwego gościa. No dobra, ten też zaraz pójdzie. Parę ataków, myślę. Dziękuję, żegnam. I co? Tam ktoś nie płakał, ale to są już pewnie niedobitki ich. Mamy troszkę wieprzników. Okay, czy ja nie mogę... O! Ojojojojoj. Chodnia. Podpaliłem się trudno. Ale żaden problem. Chodzimy już tutaj. Powoli. Weźmy sobie kolejną pochodnię. Albo podróżmy tę. No, shit, Sherlock. To by się spodziewał, prawda? I mamy ten Knitting jeden, co nam tutaj został. Zniszczenia i tyle. Dobra, wychodzimy. Rozumiecie dokładnie wszystko. To było potrzebne. Tak, żeby nas ta trucizna znowu nie złapała. Nie jest mi to naprawdę potrzebne. A, i tutaj można po prostu było sobie nazbierać właśnie zapasów i uzupełnić hapeczki. No okej, okay. Sprytnie. Sprytnie. Czy to sprytnie? Wiecie, że tych hapeczków to jest strasznie dużo i one są praktycznie wszędzie. Dobra, zobaczmy, jak teraz się mapa nam pokazuje. Tak, jeszcze jeden skarb jest tutaj i potem mamy zaraz obok
wiadowcy, tak więc spróbujmy jeszcze chociaż do skarbu dojechać, bo widzę, że mamy 6 minut około, czy 5 może już nawet. Odcinka. I tym samym powinno nam właśnie jeszcze wystarczyć go, aby zebrać ten jeden skarb, a potem się udać do pana zwiadowcy. Może będzie spał przy jakiejś owce czy coś, nieważne. Jak zobaczyłem owce, stwierdziłem, o, zwiadowca, owca, wow, rym. A. Że będzie po prostu obóz. Obóz żołnierzy wroga? Tak jest. Pum. Dzień dobry panu. Chciałem go chciał ogłuszyć akurat tego. Nie jest Goliat, tylko Gelir? Nie, czekajcie, nie mogę przeczytać teraz, jaką on ma nazwę, znowu zapomniałem. Może Gelir? Nie zdążyłem przeczytać. On jest takim Goliatem z maczugą, można by było na dobrą sprawę powiedzieć. Tyle. To jest całe podsumowanie tej postaci. Jeszcze ten pan. Dziękuję. Nie mam aktualnie. Klasyczny strzał. O, jeszcze jeden się rzuca. Jeszcze jeden. To was coś tylu zebrało, no. Jeszcze. Mam jeszcze ktoś. Powiem, że myślałem, że ich to jest mniej. Wychodzi na to, że się poważnie myliłem. Nie, autentycznie, co ich tutaj tyle jest? Na taki mały garnizon? Czy garnizon, na takie małe pomieszczenie? Jedna szopa i tylu ludzi? Czy jest naprawdę na tle ważne miejsce taktycznie, że tutaj wysłali aż tyle osób? Jeszcze do nas biegną? Co jest? Okay, scout. No! Out! Ej, autentycznie jestem nieco w szoku. A, i patrzcie, akurat się scout tutaj przypamiętał, którego mieliśmy zabić. Nieźle. W sensie, spoko, ale... Strasznie dużo ludzi. Bo jest brawo dla... Jest, że gość na poziomie naszym jest mniej więcej, jeśli chodzi o bieganie w tłumie, nie? Okej, czyli zrobiliśmy jeszcze dwie misje od razu. Przypadkiem. Czy wejdziemy tutaj do środka? Myślę, że wejdziemy. Tylko po to, żeby zebrać przedmioty. Stąd. I znowu kurczę te głupie drzwi, które się nie da otworzyć. To jest jeszcze jedna skrzynia na zewnątrz, ale... Ja dam radę jakoś szybciutko wejść, bo fajnie by było. Chyba dam radę, tylko musiałbym znaleźć jakąś strzałę. Czy są jakieś strzały w okolicy? No z tego kusznika fajnie... tak, muszę go dobić. Dobra, i dopiero wtedy pewnie będę w stanie z niego zebrać strzały, jeśli w ogóle. Aż on ma w sumie bełty. Nie powinien mieć strzał, jeśli to kusznik. A jednak dostałem, okej. Wszystko co twórkę, zaraz zobaczymy też je. Pewnie będą w ekwipunku, ale... Właśnie, wejdźmy na razie do tej szopy. Proszę bardzo, jeszcze opal nam się tutaj nawet trafił. Przy okazji. Ale gdzie jest zejście stąd niżej? Czy pod którąś z tych skrzyń? Nie. Akurat nie. Gdzie jest zejście? Autentycznie teraz pytam, bo nie do końca ogarniam. Tutaj. No proszę. W sumie mogłem tam rzucić przecież pochodnią też. Zapominam o tym, że zamiast strzału mogę też rzucać pochodnią w te takie słabe deski. To je też rozwala. Przepraszam. Jejku, moje gardło. Troszkę umarło. Dobra, ale to chyba jest, moi drodzy, tyle. Ja w takim razie... Kurczę, nie mam... Dobra, wiecie co? Zrobimy krótszy odcinek, bo... Myślę, że zrobiliśmy wystarczająco. To było całkiem sporo ogółem rzeczy nam się udało ukończyć. Miejsce zakończymy, pomimo że jest troszeczkę krótszy, tak jak mówię, epizod. Tak więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discorda albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. I widzimy się już za 2 dni ponownie w kolejnym odcinku Assassin's Creed Valhalla. Do zobaczenia i na razie.